Trenerze, kończymy ten sezon na miejscu piątym, miejscu bardzo dobrym jak na nasze ostatnie lata rozgrywkowe, ale tradycyjne pytanie, mogło być lepiej? Myślę, że tak, że w perspektywie tych meczów, które rozegraliśmy z Puławami w ćwierćfinale, to jest pewnie niedosyt. Gdybyśmy byli w pewnym składzie, mogłoby być różnie. A w tym gruncie zasadniczym, właśnie w którym skończyliśmy na piątym miejscu, moglibyśmy być wyżej? Myślę, że nie, dlatego że te cztery zespoły, które były przed nami, miały znaczną przewagę punktową nad nami. W całym sezonie wykazywały wyższą formę od naszej. To piąte miejsce było takie najwyższe z możliwych, które w tym sezonie można było odnieść po rundzie zasadniczej. Sporo w tym sezonie takich fajnych, miłych, zwycięskich i radosnych chwil, ale sporo także meczów przegranych. Te takie, które zapadły panu najbardziej w pamięć, jedne i drugie? Myślę, że najważniejszy taki moment dla nas to były taka seria zwycięstw na wyjazdach z Kwidzynem, z Opolem i z Kaliszem. To nam dało takiego dużego kopa i nadzieję na to, że może być w tym sezonie to piąte miejsce zdobyte. Natomiast były też i wpadki. To był na pewno mecz w Mielcu czy mecz z Opolem na własnej hali. Ci zawodnicy, których po tym sezonie wyróżnił pan szczególnie? Ja myślę, że musiałbym wyróżnić cały zespół. Cały zespół zasłużył na słowa uznania i powinien każdy zawodnik odczuwać satysfakcję, bo każdy dołożył swoją cegiełkę do naszych sukcesów i końcowego miejsca. Podkreślam zawsze, że w naszym zespole nie ma takiego zdecydowanego lidera. Szukamy najlepszych rozwiązań pod każdego przeciwnika i w wielu meczach było tak, że nie jeden zawodnik się wyróżniał, a dwóch, trzech i w każdym meczu inny. Teraz mądrzejszy właśnie o te meczowe doświadczenia. Co zmieniły pan na przeciągu tego całego sezonu, nie wiem, w grze, w zespole? Jest coś takiego? Ja myślę, że zastanawiając się nad mankamentami, nad tym, co można by było poprawić w grze zespołu, to po każdym sezonie będzie ogromnie wiele materiału do przemyśleń. Na pewno wydaje mi się, że mamy ogromne możliwości jeszcze, jeżeli chodzi o przeprowadzenie szybkiego ataku. W tym elemencie musimy cały czas zwrócić uwagę na szybkość działania, na szybkość przechodzenia spod własnej bramki na bramkę przeciwnika. Zmiany personalne w drużynie, proszę kilka słów o nowych zawodnikach. Nie jest tajemnicą, że za Marka Świtałę przychodzi Miłosz Bekisz. Można powiedzieć, wchodzi młodość, zawodnik młody z dużymi aspiracjami. Za Mariusza Gujskiego wchodzi Stanisław Makowiejew, reprezentant Polski. Można powiedzieć, że również młodość, ale również i jakość. Za Kacpra Pawłowskiego przychodzi leworęczny zawodnik Mateusz Czapla z Piekar Śląskich. Znowu młodość i przede wszystkim lewa ręka. Zawodnik ten może być wykorzystywany również na prawym, jak i na prawym skrzydle, jak i prawym rozegraniu. Szukamy jeszcze i rozmawiamy z kilkoma zawodnikami, którzy zasilą nam formację obrony. Czy już dzisiaj możemy powiedzieć o planach na przyszły sezon, czy to jeszcze za wcześnie? Ja myślę, że my możemy na pewno powiedzieć, że będziemy chcieli zagrać tak dobry sezon jak miniony, żeby być w tej najlepszej piątce drużyn w Polsce z nadziejami ogromnymi na to, że zaistniejemy w walce również o strefę medalową. Udając się na Europę, czego możemy życzyć naszym wiernym kibicom, którzy wspierali nas bardzo dzielnie? Ja myślę, że spokojnych wakacji i ja ze swojej strony chciałbym życzyć wielu emocji od września.